Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. We vlogmasie, w którym odliczamy do świąt. I tak sobie ostatnio pomyślałem, że wszystkie vlogmasy na początku mają jakieś fajne intro, jakąś fajną świąteczną stawkę. A ja niestety nie mam nic, więc dzisiaj wstałem i pomyślałem sobie, to może ja coś zrobię. Chcecie zobaczyć tego efekty? Zaczynamy tego vloga. Na szybkości jeszcze wpadłem na trening, po treningu szybko w 66. Musieliśmy tu na chwilę przyjechać, a już dostałem telefon, że moja rodzina już jedzie. Także mogę was zaprosić na cudowny vlogmas i pierwszy vlogmas z moją rodziną, bo moja rodzina, Nicola, jej tato, moja mama przyjeżdżają. Będzie multum atrakcji, będzie fajnie, będzie rodzinnie, także... Zapraszam! A jeszcze jedna ważna rzecz, na następnym vlogmasie, już na kolejnym, losujemy zwycięzcę ostatniego konkursu dla Prozis. Także kto wygra białeczka, masła, wszystko okaże się w następnym vlogmasie. Oglądajcie, czuwajcie. No i teraz już naprawdę zaczynamy. Kiedy słyszą, jak na winie mówią o mnie: ej, ziomek, jest Nicola, jest zameczek i jest fajny ty wyteczek. No za sok z mandarynek. Za sok z mandarynek madagaskarskich? 900 tysięcy złotych? Tak! Za jedną szklankę? Tak! Proszę! To nie jest z mandarynek madagaskarskich, to jest z pomarańczy karfurowskich. Masz sok, płacisz tyle! Z mandarynek madagaskarskich! Ale masz sok, to płacisz tyle! Ale mandarynek... Ale nie! Ja, może mi kolejny... Ale z... Ale... Mandarynek madagaskarskich! Zabawka! 100 tysięcy, 10 tysięcy, 100... Milion złotych za zabawkę?! Zajęczenie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zer, czyli to jest 10 milionów. 11 milionów za dwie zabawki, tak? Co? Dawaj to. Koniec już. Zobaczcie, jak wygląda życie. Tu idę sobie normalna para, idzie sobie chłopak, dziewczyna do IKEA, a ja teraz nagrywam. Dzień dobry, witam was w 7 dniu. Dzień dobry, witam was w 8 dniu vlogmasu. Dzień dobry. Tak to wygląda od kuchni, ponagrywam trochę. Czorcie, chodź do mnie. Ja tu mam mojego czorta i się na nim skupiam. Dzisiaj vlog rodzinny, prawda? Skurczeby. Buziaka, dawaj jeszcze. Jeszcze jednego. Dobry, jest pani u lekarza? Co pani dolega? No, nie wiem. Zbadajmy to, gdzie jest serce. Posłuchajmy serca. Jest pani zdrowa. Zobaczcie, Halina, łowca promocji, 102 zł, a cena początkowa to była 108. Piąteczka, 6 zł zarobione, brawo. Wiesz, jaka jestem zdolna. Tak, za to cię kocham. Dziękuję bardzo. Ale twoja mama zaszalała bardziej dzisiaj na zakupach, powiem ci. No od ciebie się uczy. Moja babcia, moja mama cię oglądają i później kupują. Puścisz moją rodzinę z torbami, tyle ci powiem. Moja babcia jest w ogóle bardzo do mnie podobna, bo jak my ostatnio poszliśmy razem do Carrefoura, to przepadłyśmy. Musimy zrobić jakąś przebitkę, zrób jakąś głupią minę, bo chodzi, na pewno o, to, bo chodzi o to, żebym miał teraz Edyta w IKEA. To you. Nie, ale nie głupią minę. Nie? Ja chcę. Wiecie, że moja mama jest pierwszy raz w IKEA, jak się podoba? Świetnie. Schodzimy sobie. Tak? Fajnie? Bardzo fajnie. To mądre. Cześć. Dzisiaj na obiad flaczki. Lubisz? Flaczki lubisz? Lubisz? Super. Nie lubi. Nie lubisz? Nie lubi. I do tego, słuchaj, słyszysz? A później? Później przebieramy się tylko do bielizny i idziemy biegać po Warszawie. Przeszła ciczka? Chyba mi przyszła szkapka, jak boli. Muszę też. Mam taką czkawkę. I ostatnia. Masz
masz 40 minut, dobra? Bawisz się, a później idziesz gdzieś tam mi do kawiarni, do mnie. Na górę? Na górę, pasuje? Kiedyś widziałem na internecie taką grę, zaraz zobaczymy. Musisz... Siadaj. Pokażemy zdjęcie Edyta Arkadii? Tak! 3, 2, 1. Słuchaj, mam teraz taki pomysł, bo Angelika nazwała Ryszard Wojciech Miśka, prawda? Klasyczny Mikołaj to się będzie nazywał Morales. To jest José Arcadio Morales, pokaż go. No, hola, ¿qué tal? No przestań. Schowałem się tutaj tak na szybko, ponieważ mamy jeszcze jeden prezent dla mojej Nikoli. Mamy jeszcze jeden prezent, który ukryliśmy przed nią, żeby od razu wszystkiego nie dostała. W zasadzie myślę, że kupiłem jej swoje marzenie, dlatego że nigdy w życiu nie grałem w Twistera. Piszcie proszę w komentarzach, czy graliście w Twistera. Ej, jomek! Siad? Mam dla ciebie prezent, jeszcze jeden. Tylko musisz mi... Wstawaj, co, Leniu! Stawaj, Leniu! Stawaj, Leniu! Stawaj, stawaj. Obiecujesz, że w to zagramy zaraz? Zamykaj oczy, ziomek. Wystaw ręce, to wąż. Nie! Żartowałem. Twister! Wiesz, co to jest? Tak! Grałeś kiedyś? Nie. Zagramy? Tak! Świąteczka! Jak przyjedziemy do domu do Białej, to zagrasz ze mną? Zagram, mogę dzisiaj zagrać. Tak? Nie, może dzisiaj lepiej. Może dzisiaj lepiej. Jest taka opcja, że dzisiaj Angelika będzie naszym przewodnikiem, bo ona grała. I co to jest? To jest to na trzy osoby się gra, że dwie wchodzą? Czy jak to jest? Ręka na czerwone, noga na żółte. Ja znam zasady Twistera, ale nie do końca, bo na przykład kto decyduje o tym, że moja noga pójdzie na niebieskie? Chyba ja. Tak? Dawaj, no. Ja nie wiem, która ręka, która noga. My się a skąd wiedzą? Podnieś prawą rękę do góry. Dobrze, lewą. Ale w dół prawą. Teraz najpierw prawą, później lewą. Co? Wszystko wiesz. Tutaj mamy śmigło na... To jest, co to jest? To jest śmigło? To takie losujące na pewno. Poczekaj chwilę, tak, ale tu weź to złóż, ale poczekaj chwilę. Co złożyć? Aha. Jeden gracz kręci z szoku i oznajmia pozostałym, jakie ruchy ma wykonywać. To będę ja. Górę, zamiast kłaść wskazano... Czyli jak wypadnie na przykład na żółtą rękę, to musisz ją... Nie. Nie do końca wiemy, o co chodzi w tej grze. Znamy, że tak powiem, cel, ale nie do końca wiemy, o co w tym chodzi. Po swojemu. Zagramy po swojemu, także od razu piszcie w komentarzach, co robimy źle. No i może jeszcze kiedyś zagramy już na dobrych warunkach. Here we go! All right. Now this Christmas, we're gonna dance. Nikola, prawa ręka na niebieski. Prawa ręka. Luz, tylko nie na zajęty. Prawa ręka na czerwony. A nie można spać, pamiętaj, bo to koniec gry wtedy. Luka, niebieska, lewa noga na czerwony. Lewa. A gdzie masz żół? Let's go out. Jak to mam zrobić? No tak! Dawaj! Jakoś musisz! Wszystko będzie trudne. Dawaj. Zaczynamy. Ja pierwszy kręcę. Proszę ja ciebie. Lewa ręka na zielone. Stój. I co już? Serio? Nie, no zobacz. Przegrałam. Znowu wygrałam. Jaki lamus ty jesteś. Jak można po trzech ruchach się wywrócić? Wygrałaś. Zaraz zawołamy mamę i z nią zagrasz, dobra? Słuchajcie, no i polegliśmy. To jest bardzo ciężka gra ze względu na to, że nie jesteśmy w ogóle rozciągnięci, co? Nie. Ja jestem. No ty jesteś. Umiesz szpagat? Wow. O kurde. A weź szpagat spróbuj. Ja. Pokaż jak to zrobiłaś. Patrzcie na to. Dziękujemy bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki rodzinny vlog. Pograliśmy, porobiliśmy zakupy, spędziliśmy przede wszystkim ten piękny świąteczny czas razem. Pamiętajcie, że w te święta, że w ten okres przedświąteczny, świąteczny, bardzo ważną wartością jest rodzina. Prawda, Morales? Także słuchajcie się José, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia świąteczna. Niech ta atmosfera przepełnia wasze domy, wasze serca i co tylko wy chcecie, tylko żeby nie opustoszały wam portfele. Widzimy się w kolejnych vlogmasach. Siema! Nara!